Cezary Czarnekiel! Stójkowiczy. Mamy tutaj też jeszcze jednego Stójkowicza, Czarka. I nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Czarek był wicemistrzem Polski. Tylko Czarku, zrać ile było osób wtedy? Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, to przyznaję. Czemu ja się z konferencji o tym dowiaduję? Ja tak, ale spokojnie, w mojej kategorii wtedy były tylko dwie osoby, więc fartem zdobyłem tego. Ja jestem tak mistrzem Jaworzna w tenisa. Dwie osoby brały udział, a nie wicemistrzem. Marcin, masz bez wątpienia lepsze warunki fizyczne od swojego rywala. Napełnia cię to bardziej takim spokojem, bo ostatnio jak walczyłeś z Kasperem, no to byliście w podobnych warunkach. Wiesz co, ja też bym nie przesadzał z tą przewagą warunków fizycznych, bo obecnie mam złamaną rękę, ale rzeczywiście staram się wyjść na prostą i gdzieś tam, no zobaczymy jak to będzie. Właśnie, a jak kondycja twojej ręki? Walka jest zagrożona czy nie? Wiesz co, nie, absolutnie, nie wydaje mi się. Choć nie ukrywam, że gdzieś tam pewnie wpływa to trochę na moją psychikę i trochę przeraża mnie wizja tego, że za półtorej miesiąca mamy się bić, ale jakby wiem, że muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby później nie żałować, tak? Muszę teraz skupić się na treningach, wrócić, zacząć od koordynacji ruchowej. W MML-u się dobrze mną zajęli, zrobili mi zabieg, pan Damian Soborowski chyba. I tyle. Marcin, też ostatnio przeprowadziłem wywiad na Content Premium z Rafoniksem. Powiedział mi, że rozstanie bardzo mocno wpłynęło na jego treningi, na przygotowania do walki. Wiem, że u ciebie widziałem post, wszyscy chyba widzieliśmy, bo bardzo głośno po poście, jaki opublikowałeś. Powiedz mi, czy u ciebie też to ma jakiś wpływ na przygotowania do walki, na treningi? Jakby rozstanie to nigdy nie jest łatwa rzecz. Zawsze gdzieś tam wpływa na ciebie, nawet jeśli gdzieś tam rozstajesz się w dobrej relacji. Ale no nic, no jakby nie powiem, że to na mnie nie wpływa, tak? Bo ja rzeczywiście mam taki gorszy okres, ale też nie chcę się nad sobą użalać, no. Nie na tym to wszystko polega. Tak jak mówiłem wcześniej, muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby się odpowiednio do tego przygotować, więc tyle. Czarek, ja mam do ciebie pytanie. Widziałem twój sparring z Leksiem. No słuchaj, duży chłop, a lałeś go naprawdę nieźle. Zdradź nam, co kiedyś trenowałeś, ile trenowałeś, bo widać, że masz przeszłość w sporcie. No zadziało się na tym sparingu. Ja kiedyś trenowałem kickboxing niecałe 2 lata, ale ogólnie właśnie ja jakby całe moje życie uprawiałem sport, tam zawsze on gdzieś z boku był. Można powiedzieć, że sport to mój taki przyjaciel. No i co? Troszeczkę liznąłem tego kickboxingu. To tak jak u Casio, przyjacielem jest melanż. No i tak to było, ale wiesz, też ta walka z Leksiem wyglądała tak dlatego, bo Leksiu nie miał nigdy styczności ze sportami walki, nie? A powiedz mi, Czarek, czy Team X2 według ciebie dogaduje się lepiej niż pierwowzór?
Wiesz co, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak wyglądały relacje w Team X1. Nie byłem tam. Myślę, zobaczyć, że akurat to nie jest ciężkie. No, ale my się bardzo dobrze dogadujemy, wiesz, wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie mieszkamy ze sobą już pół roku i nie było jakby żadnych takich zgrzytów między nami, jakiejś dramy czy coś, więc... No, macie jakiś klucz na to, żeby się nie pokłócić? Nie wiem, czy to jest klucz, wiesz, dobrze się dogadujemy po prostu, nie? Wszystko idzie po myśli naszej, rozmawiamy po prostu ze sobą dużo, nie? To myślę, że to jest klucz jakby, żeby nie było... Też tutaj ci zapytam o taką rzecz, w sumie jest z nami tutaj Monika, ale ostatnio rozmawiałem z Marty Renti i ona powiedziała mi, że chciałaby zawalczyć z Moniką. Nie wiem, czy Monia by wyraziła chęć, ty wiesz, jest tutaj też Monia, ale... Wiesz co, ja... Monia Liza! Wiesz Monia co, Liza! Ja na ten temat nic nie wiem, nie będę tutaj za Monikę podejmował decyzji, ale myślę, że Monika... Lubi wyzwania? Lubię, ale się chcę walczyć z Martynem. Możemy dać kamerę tam? Ale nie będzie się słychać, dobrze. Ale Monia mówi, że lubi wyzwania, ale nie jest pewna, czy by chciała zawalczyć. Bo Marty miała do czynienia ze sportami, a... Dobra, pójdź. Dobrze, a jeśli dostałabyś jakąś przeciwniczkę, Monia, która na przykład też by zaczynała, to jakbyś się wtedy zapatrywała na taką waleczkę? Musiałabyś się zastanowić, ale jest skłonna, żeby zawalczyć. Więc kto wie? Zależy od wynagrodzenia. Przynajmniej jest szczera. Przynajmniej jest szczera. To jest fajne. Ale nie mówisz, że Marty Renti nie. Czy mówisz, że nie? Ważne, żeby hajs się zgadzał. Marty Renti nie. Czyli mam odpowiedź, że Marty Renti nie. Moja mówi, żeby Marty rozumiał. Nie, no, ale jak dobrze zapłacą. Więc musimy szukać innej rywalki, jakby co? Zobaczymy. Chyba, że zapłacicie. Marcin, okej. Okay. Jasne, jasne. No. Dobrze, wracając do naszego main eventu. Marcin, zdajesz sobie sprawę, że Kacper, pokonując Sylwestra Wardęgę, skoczył już na rekord 2-0. I ty, przegrywając z Kacprem, przegrywając w cudzysłowie, bo gdzieś tam wygrałeś tą walką na pewno wiele, ale gdzieś tam w tym rekordzie, czyli tym teoretycznym MMA, przegrałeś i jest 0-1. Teraz, w momencie, gdybyś potencjalnie przegrał z Czarkiem, twój rekord wyglądałby na 0-2. Czy uważasz, że zasługiwałbyś wtedy na rewanż z Kacprem? Wtedy o dość trudne stanie. Ciekawa kwestia. Jakby przegrana, nie przegrana, jakby liczby nie kłamią, tak? Więc tutaj będzie to wtedy rzeczywiście mówiło samo za siebie. Ja nie biorę w ogóle, jakby chyba wychodzę z założenia, że nie można brać pod uwagę przegranej, no bo jeśli wychodzisz z nastawieniem, że chcesz przegrać, no to... pewnym siebie, żeby wygrać, zgadzam się z tym. Tak, dokładnie. Ale oczywiście to jest MMA, tutaj wszystko się może wydarzyć i liczę się z tym, że różnie się to może potoczyć. No, czy będę zasługiwał na rewanż z Kacprem? A mogę odpowiedzieć za ciebie, bo jakby... Chciałem powiedzieć tutaj, że nie patrzymy tu też tak na rekordy. Tutaj są postaci, które przygrywają większość walk, a tutaj liczy się też charakter, to czy chcesz walczyć. Jeżeli będziesz chciał tej walki, jeżeli widzowie będą tego chcieli, no to rekord 0-2 nie ma tej... No nie, co? Ja też uważam, że mam... Chociaż nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale mam chyba trochę bardziej ambitne zadanie niż Kacper. Z całym szacunkiem do Sylwestra oczywiście. Bo Sylwester zaczął się przygotowywać dopiero przed walką i od wtedy zaczął w ogóle trenować MMA. A tutaj jednak Czarek już od jakiegoś czasu ma sporo wspólnego z tymi sztukami walki. No i na pewno będzie to, nie będzie to łatwe zadanie, ale... Ja bym, Wojtek, nie powiedział też, że rekord nie ma znaczenia, bo chociażby w momencie, gdy ludzie na pewno chcieliby mieć walkę Amadeusza z Polakiem, tak?
i na pewno chcieliby ją mieć najszybciej dzisiaj, nie? No ale wtedy, jeżeli rekord nie miałby znaczenia, no to po co te pasy mistrzowskie? Nie, rekord oczywiście ma znaczenie, trwały, nie? Ma znaczenie, ale są takie tutaj sytuacje, kiedy wiesz, to jest fajna MMA, Michał. I zawsze o tym mówiliśmy, to jest gra free fightowa. To jest liga free fightowa i tutaj... Zobaczcie też na Olejnika, jest przymierzany do Mameda Khalidova, nie? No właśnie, nawet już trailer jest. Na pewno każdy widział trailer. Dobrze. Ja też jeszcze wracając na chwilę do twojego pytania. Tak, nie do tej części tego pytania, ale powiem tak. W momencie, w którym będziemy, nawet gdybym przegrał tą walkę i miał rekord 0-2, nasz konflikt z Kacprem jest prawdziwy, tak? On nie jest czymś sztucznie wytworzonym. Do teraz zresztą Kacper po ostatniej gali mnie zablokował, więc widać, że tam u niego też są jakieś duże emocje związane z tym wszystkim. Kacper zablokował ciebie na Insta? Na Instagramie, tak. Jak smutno. To wy dalej macie jakąś spinę? No oczywiście. Czyli nic się nie zmieniło. Od tego, że mi nie podał ręki po to, że dalej to tak wygląda, więc... Z mojej perspektywy wygląda to tak, że ja dam z siebie 150% i moje założenie na ten rok jest takie, że jakby dążę do tej walki z Kacprem i wiem, że Kacper jest w gazie treningowym, więc wiem, że ostro trenuje i wiem, że muszę się odpowiednio do tego przygotować, więc ja wiem, że dam z siebie 150%. No. W szczególności, że Kacper po wygranej z Sylwestrem zagroził tobie w oktagonie. Żebyś się dobrze zastanowił nad tym, czy chcesz tego rewanżu. Tak, jakby... Ale nadal powiedziałem wtedy na Instastory, że chcę nawet jeszcze bardziej, więc... No i zajebiście. Też chciał to zobaczyć. No. Czarku, a jak to jest u ciebie? Wiem, że w tym roku masz maturę, robicie daily, masz treningi, masz walkę. Jak na to wszystko znajdujesz czas? Przygotujesz się naprawdę w 100% dobrze? Powiem tak, jest masa dużo obowiązków na moich barkach teraz spoczywa. Tak jak wspomniałeś, będę miał w tym roku maturę, nagrywamy filmiki i trenuję jak tylko mogę, przygotowuję się mega dobrze, bardzo mi na tym zależy. I co? Często odpuszczam, wiesz, właśnie nagrania, nie mam je na nagraniach czy tam coś, bo po prostu to by było niemożliwe do połączenia. To wszystko, jeżeli miałbym być na wszystkich filmikach, chodzić na treningi, na to wszystko, to by było ciężko. No ale jak na razie, wiesz, idzie dobrze. A powiedz, czy ktoś z Teamu X stanie z tobą wejdzie do narożnika z tobą? No to jest bardzo możliwe. Zaskoczysz nas. Zaskoczę. Okej. Okay. A czy ktoś z Teamu X oprócz ciebie i Moni chciałby jeszcze pojawić się w klatce? Bo tutaj jest taki fajny też pomysł, dzisiaj z Boxdelem, jak robiliśmy wywiad, Leksiu kontra Boxdel. Albo stary Team X kontra nowy Team X. Ja mogę z Leksiu tak, napierdalać stare jutro. Wszyscy na razie. Wszyscy w oktagonie. Leksiu chyba nie ma doświadczenia. Leksiu, wyzywam cię. Leksiu nie ma. Tylko dlatego Boxdel chce z nim walczyć. Tak, bo ja zawsze biorę... Jakby miał doświadczenie, to Boxdel. Bo ja lubię mieć kontrolę i być w strefie komfortu. Ale jestem pewny, że jak Boxdel by podjął się walki z Leksiem, to by... Ja mogę z Wojtkiem walczyć tak samo jutro, stary. A jaka waga, Michał, u ciebie? Właśnie, Wojtek, coś, co tu się wydarzyło, ale że nie walczysz? Nie wiem, czy wiesz... Ja, stary, ja nie dam rady, stary, bo ty chcesz 90 kilo, stary, 100 nawet, walczy. Wiesz, mówiliśmy nawet, żeby zrobił 100, i potem... Co? No Jezu, dobra, chodź ze mną, walcz, stary, walczmy. Ale stary, jak ty ważysz 130 kilo? Zmieńmy ten main event. Ale tu jest 50 kilo do walkę. Dobra, słuchajcie, dobrze wiemy, że mamy 50 kilo różnicy, więc to nie ma sensu. O, zmieniamy temat. A ja z Nikolą potem zrobię. I walka na kolejną galę, Nikola kontra Voxel. Michał, bliżej. No widać znaczącą przewagę Marcina. Jeżeli chodzi o wzrost i zasięg. Come on, chłopaki nie wytrzymali. I prosimy jeszcze przodem. I dziękuję wam. Usiądźcie. Nikola czeka. Dobra, chodź Nikola, zrób. Dobra, Nikola kontra Boxdel. Muzyczka.
Muzyczko Nikola, jebnij mu. I to jest walka. Ale obsrał bocę, ale obsrał zbroję. Obsrałeś zbroję. Jak zawsze. Były face to face'y, była mocna, merytoryczna konferencja. A czy kiedyś robiliście face to face z Wojtkiem Golą? Ja bym chciał to zobaczyć. To może na drugiej konferencji. To na dwójce, to na dwójce, żeby zostawić coś na drugą konferencję. Słuchajcie, moi drodzy, zwycięzca main eventu wygrywa oczywiście bonusową sztabkę złota. Co-main event. A to taka podrabiana też sztabka. Prawdziwa. Pusta w środku. Nie, prawdziwa. Prawdziwa sztabka złota.